Ostatni dzwonek, a właściwie ostatnie dźwięki rozbrzmiały w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim na zakończenie roku szkolnego 2018-2019. Wszyscy uczniowie otrzymali świadectwa ukończenia szkoły artystycznej. To był rok intensywnej pracy i wielu artystycznych przedsięwzięć, w których uczniowie Ostrowieckiej Szkoły Muzycznej aktywnie uczestniczyli. Za swoje zaangażowanie i wybitne osiągnięcia nagrodzono uczniów, a specjalną nagrodę dyrektora otrzymała Maja Krawczyk. Maja Krawczyk również dostała się do Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Serdecznie gratulujemy. Nauka w szkole muzycznej odbywa się równolegle z zajęciami w szkołach, a wszystkie przedsięwzięcia są zajęciami dodatkowymi. Od uczniów wymagają wiele cierpliwości i dobrej organizacji pracy. Było mnóstwo, ale to mnóstwo koncertów. No i było super. Nauka w szkole artystycznej daje wiele możliwości, ma duży wpływ na rozwój młodego człowieka, ale wymaga zaangażowania i pokonania złych chwil. Były czasem dość trudne, były parę załamań takich emocjonalnych, ale dało się wszystko przeżyć, wszystko można było się nauczyć, nie było jakoś tego problemu dużego. Teraz przed uczniami wakacje, zasłużony odpoczynek i relaks, ale jak zgodnie deklarują uczniowie szkoły, muzyka będzie im towarzyszyć wszędzie. Pewnie rekreacyjnie, ale pewnie też nie zapomnę o muzyce, żeby grać ciągle, przypominać sobie wszystko. Wszyscy ci, którzy wakacyjnej przerwy nie chcą sobie robić, nie odłożą instrumentów do kąta, dyrektor szkoły muzycznej Ewa Jurkowska-Siwiec ma propozycję. Zawsze dla dzieci, które chcą poćwiczyć, bo na przykład nie, klasa perkusji to jest szereg instrumentów, to są wibrafony, marimby, zawsze dziecko może do południa przyjść poćwiczyć. Oczywiście są określone godziny, a pozostali uczniowie mają instrumenty w domach. Od września naukę w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia rozpocznie 17 młodych adeptów instrumentów. W tym roku szkolnym Ostrowiecką Szkołę opuściło 15 zdolnych muzyków z dużymi perspektywami na przyszłość.